Witam serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Piotrem Adamskim, reżyserem filmu Eastern, który dostał się do finałowej szóstki na Lubelskim Festiwalu Filmowym. I mam parę pytań do ciebie, Piotrze. Honor. Większość debiutantów na swój pierwszy film wybiera znajome rejony, a ty zdecydowałeś się na pokazanie świata, który się rządzi własnymi prawami, własnymi regułami. Skąd taki pomysł na film? No właśnie zacząłem, że jest to dla mnie właśnie naturalny świat i to wynika z mojej wcześniejszej drogi, czyli też po prostu w twórczości, w polu sztuk wizualnych, gdzie często też w podobny sposób konstruowałem pracę, to znaczy tak jak w przypadku Easternu jest średniowieczny kodeks wrzucony w realia współczesnej Polski, czyli skądinąd dwa różne bieguny kulturowe, które zazwyczaj nie chodzą razem, a właśnie w Easternie się spotykają i z tego powstaje jakaś taka dziwna hybryda, która mam nadzieję powoduje emocje i prowokuje do refleksji. I dlatego jakby to jest właśnie dla mnie może dość naturalne środowisko działania. No właśnie. To przedstawienie reguł tego świata dostosowujesz dosyć specyficzną formę narracji. Nie wykładasz wszystkiego od razu, tylko te reguły wprowadzasz stopniowo przez cały film, dzięki czemu utrzymujesz uwagę widza. Podobne budowanie swoich światów widać u Jorgosa Lanthimosa. Na pewno często słyszysz porównanie z nim. Ja osobiście uważam, że nawiązujesz do tego, ale robisz to mocno po swojemu, w taki dosyć autorski sposób. Ale ile było w tym świadomej inspiracji, a ile właśnie tego twojego autorskiego podejścia do kina? No, to gdzieś tam się pojawiło, jak pisaliśmy scenariusz z Michałem, no, ale też nie było tak, że się odbijaliśmy od Lanthimosa. To jest bardzo ciekawe kino, to co on robi. W ogóle ta grecka nowa fala było może, bo to ostatnio już, ale tak czy inaczej, dlaczego Eastern jest, wydaje się niektórym, bo ja faktycznie często słyszę to porównanie, bo on też chyba konstruuje w taki sposób te swoje światy. To też są na pewnym poziomie filmy konceptualne po prostu. Ja wiem, że to jest koślawe pojęcie w filmie fabularnym, ale i tak pozwolę sobie je użyć, że one są, że jakby dużo z konceptu tu wynika. I u niego jest bardzo, bardzo podobnie i on też chyba pracuje łącząc takie najróżniejsze dziwne sfery, które by normalnie, że tak powiem, razem w naturalnym świecie nie zaszły. Ja myślę, że stąd jest to podobieństwo i stąd jest jakiś taki właśnie powstaje taki dziwny świat, którego reguł musimy się troszkę nauczyć, bo on nie jest taki, znaczy on jest podobny do tego, który my znamy z naszej rzeczywistości, ale jednak jakby rządzi się odrobinę inną logiką, którą spójną jakby wewnątrz tego świata, ale my musimy ją zrozumieć. Ja myślę, że te filmy Lanthimosa, one takie właśnie troszeczkę, także stąd to podobieństwo, ale też nie było tak, że siedzieliśmy i mówiliśmy, kurde, to robimy teraz Lanthimos. Lanthimos jest dość takim strawnym twórcą, bo tam jest więcej tych filmów i naprawdę większość z nich się nie da oglądać. To znaczy, że one są już zbyt konceptualne w pewnym sensie, że to się w dramaturgii takiej ekranowo-filmowej troszeczkę już nie sprawdza. Akurat Lanthimos jest takim twórcą, który potrafi to fajnie połączyć, zarówno ten koncept, jak i atrakcyjność dramaturgii filmowej. Także no dużo by mówić tutaj. No właśnie to, co wyróżnia twój film od filmów Lanthimosa, to jest to, co w pewnym momencie zrobiłeś w drugiej części filmu. Czyli chodzi mi o tą sekwencję porwania i żądania okupu. To jest taki mocno mainstreamowy, gatunkowy chwyt. Tytułem również nawiązujesz do westernu, tak? Czy poza samym mrugnięciem oka do widza tego kina mainstreamowego, ma to jeszcze dla ciebie jakieś dodatkowe znaczenie? To jest tak, że z tym, no bo to ja oszczędzę Eastern, Western, że to jest taki Western na cywilizowanym wschodzie, to wszystko jest prawda, aczkolwiek najłatwiej oczywiście jest mi mówić o procesie, kiedy to powstawało, a nie o jakichś interpretacjach, bo to jest wasza domena. To było tak, że jak już zdecydowaliśmy się na skądinąd bardzo mocny koncept, czyli ten średniowieczny kodeks we współczesnej Polsce, to nam się pojawiły takie rzeczy jak broń, jak inne struktury prawne niż te, w których funkcjonujemy na co dzień, jak zemsta taka osobista,
I teraz te wszystkie elementy oczywiście to jest kod westernu. Tak już najbardziej, jako że my jesteśmy tym westernem nasyceni, no przynajmniej ja w 80-tych latach, jakby małym dzieckiem, to największe amerykańskie filmy, które leciały w telewizji, to były właśnie westerny i to było święto w sobotę i super doświadczenie, także gdzieś tym jestem. Tak czy inaczej, dlaczego tym mówię? Bo ten gatunek, on był wtórny wobec tego i ta gra z gatunkiem, wobec tego konceptu, który po prostu założyliśmy. Ale skoro już te elementy nam się pojawiły na wokandzie i na stole do gry w scenariuszu, no to oczywiście chcieliśmy też zagrać z tymi kliszami westernowymi, żeby na takim jakby metapoziomie też bawić się z widzem, bo to jest zawsze fajne. I teraz ta gra z tymi kliszami polegała trochę na budowaniu takich przeciwieństw, takiego jakby wywracania na lewą stronę tych klisz, nicowania na lewą stronę. Że jak tam John Wayne, brudny i nieogolony, no to tutaj mamy dwie sympatyczne. Jak tam Monument Wally i bezkresny krajobraz dzikiego zachodu, no to tutaj osiedle domków jednorodzinnych, klaustrofobiczne, zamknięte, i tak dalej. Także na tej zasadzie budowaliśmy świat. Okej. W obsadzie postawiłeś na nieopatrzone twarze, a dla odtwórczyni jednej z dwóch głównych ról, Pauliny Krzyżańskiej, ten film to jest w ogóle absolutny debiut. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na taką obsadę? Nie chciałeś mieć jakiegoś znanego nazwiska? Jakby różne były strategie brane pod uwagę, ale ja mniej tym, czy to miało być znane nazwisko, czy nie, kierowałem się chyba takim najprostszym sposobem dobierania aktora, żeby w tym przypadku dziewczyny, czyli Maja i Paulina, żeby one miały coś w sobie autentycznie w swoich osobowościach, co te postacie, które napisaliśmy z Michałem w scenariuszu. Bo to daje szansę, że będzie jakaś prawda taka ekranowa. Oczywiście gdybym robił film z dojrzałymi aktorami, ze starszymi osobami, które mają niesamowity warsztat i potrafią, że tak powiem, to może, ale tu chodziło o dwie bardzo młode dziewczyny, z których jedna scenariuszowo ma 16 lat, czyli ta młodsza, więc tu właściwie chodziło o naturszczyka tak zwanego, czyli aktora bez doświadczenia i to był klucz, a nie to, czy ktoś jest rozpoznany, czy nie oczywiście. Też Eastern nie był takim projektem, w którym to by się liczyło. Na przykład z jakichś powodów promocyjno-komercyjnych, że musimy mieć twarz. Także miałem dwa fajne składniki, miałem kompletną swobodę i bardzo chciałem znaleźć taki naturalistyczny element w aktorach do moich postaci. Wspomniałeś wcześniej, że nie tylko jesteś reżyserem, również autorem instalacji i obiektów artystycznych. Która forma wyrazu jest dla ciebie najważniejsza? Może wszystkie traktujesz porówno? No, ostatnio to film, bo to jest drugi film. Drugi film, wcześniej było 30-minutowe otwarcie. Które też nawiązuje do performance'u, prawda? Do instalacji. Tak, tamten film był taki bardzo jeszcze takim bardzo opowieścią o świecie sztuki bardzo mocno. Także ten film jest już rozwinięciem. Tak czy inaczej, pochłania mnie to absolutnie ostatnio. Już są kolejne filmy, także kurczę, no już ostatnio to film. Właśnie chciałem zapytać, nad czym teraz pracujesz i jak w ogóle odnajdujesz się w epidemicznej rzeczywistości, jeśli chodzi o robienie filmów czy jakichkolwiek innych działań? No ja na szczęście nie mam takiej sytuacji, żebym teraz miał plan zdjęciowy, no bo to jest ten problem. Akurat jestem w fazie pisania, więc jako tako pandemia mi tego procesu nie zaburza. Ale muszę przyznać, że druga fala tej całej sytuacji daje mi się we znaki. Tak jak pierwsza, podczas pierwszej wydawało mi się, że za bardzo to ani mojego trybu nie zmienia, tak teraz już czuję się troszkę przygnębiony tą całą sytuacją. A zdradzisz jakieś szczegóły na temat tego opisanego scenariusza? Piszesz go sam, czy również z Michałem Grochowiakiem? Ten piszę sam. Z Michałem pracujemy też nad jeszcze innym pomysłem, ale ten piszę sam. To jest opowieść o pierwszej polskiej osadzie w Stanach Zjednoczonych. Osada nazywała się Panna Maria i została założona w Teksasie w 1854 roku. No i to jest taki, ja sobie wziąłem ten setup historyczny, ale oczywiście historia jest absolutnie fikcyjna, bo ja jako takim kinem historycznym przynajmniej na razie zainteresowany nie jestem. No jest to opowieść o
zderzeniu chłopskiej, polskiej, chłopskiej, feudalnej mentalności z kapitalizmem, ze Stanami. Znowuż taka paraboliczna trochę opowieść dotycząca nas dziś. Czy dobrze wyczuwam, że tutaj znowu będą jakieś takie westernowe nawiązania, biorąc pod uwagę czas osadzenia tego filmu? Czas osadzenia, ale to w tym przypadku będę absolutnie uciekał od westernu, no bo to znowuż byłoby zbyt oczywiste. Także to będzie tak bardzo niewesternowy film, jak tylko można taki film zrobić. Tak, to bardziej w tą stronę. Okej, to teraz ostatnie pytanie. Czy jest jakiś projekt, który chciałbyś zrealizować, a chwilowo jest to niemożliwe? Ewentualnie chciałbyś współpracować z kimś konkretnym i to nie ma znaczenia, czy w kinie, czy w ogóle w innej działalności artystycznej. Czy jest coś takiego, czego możemy ci jako festiwal życzyć, żeby to się udało? Oj, no to jeśli mi możecie czegoś życzyć, to tego, żebym po prostu zrobił jak najszybciej kolejny film, taki jak się da, na przykład ten, o którym ci opowiedziałem przed chwilą, bo fajnie jest nie siedzieć latami i nie czekać, aż się znowuż coś uda, tylko jak się tak wszystko układa, że naprawdę da się po prostu zrobić w miarę szybko kolejny film, bo to troszkę o to chodzi, trzeba robić, trzeba się trenować, no bo inaczej się nie da swojego arcydzieła zrobić. No to tego właśnie ci życzymy, natomiast sobie życzymy, żebyś ten film, jak już będzie gotowy, przesłał do nas, do selekcji, bo chcielibyśmy się również zapoznać z tym dziełem. Dziękuję bardzo za rozmowę, Piotr Adamski. Również dziękuję. Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłości. Dzięki, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam. Do zobaczenia. Pięknie, zwykle będę się smażył za chwilę.